A z nami pierwszy gość, profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Uczelnia Wisula. Witam serdecznie, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niemcy i kanclerz Olaf Scholz zdali się znów wymanewrować Rosji. Nalegali na powrót części osprzętu do Nord Stream 1, konkretnie turbiny, która była serwisowana w Kanadzie. Tak się stało, osprzęt wraca, a Gazprom mówi w dużym skrócie: gaz może będzie, może nie będzie, zobaczymy, co nam zrobicie. Jak to się znowu stało, pani profesor? No to jest po raz kolejny efekt tego, że Rosjanie negocjują, znaczy pokazanie tego, w jaki sposób Rosjanie negocjują. Rosjanie szantażują, oczekując kolejnych ofert ze strony Zachodu, a w szczególności strony niemieckiej. Oczekując coraz lepszych ofert, a tak naprawdę oczekują tego, żeby znieść sankcje całkowicie na stronę rosyjską, a tego nie dostają, ale widać wyraźnie, że ten reżim sankcyjny zaczyna się kruszyć i tego najbardziej strona rosyjska potrzebuje, bo widać wyraźnie, że te sankcje, które kolejne pakiety docierają do gospodarki rosyjskiej, zaczyna uderzać w konkretne sektory rosyjskiej gospodarki. W związku z czym to bardzo wyraźnie działa również w rosyjskiej propagandzie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kondycja albo spójność Unii Europejskiej wygląda, nie tylko w odniesieniu do kwestii energetycznych, ale także jeżeli chodzi o tranzyt chociażby towarów z Rosji do Kaliningradu. Także te dwie kwestie, ja bym pokazała, że ten reżim sankcyjny zaczyna się chwiać, co pokazuje, że jeżeli Rosja szantażuje, no to zaczyna Unia Europejska, zaczyna trochę łagodzić swoje stanowisko. I to bardzo źle świadczy o naszej spójności, o tym... Ale pani profesor, to ja w takim razie pozwolę sobie zapytać, jak to jest możliwe, skoro chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda, nazwijmy to, technika negocjacyjna Władimira Putina, że wciąż są europejscy przywódcy, którzy siadają do tego stołu negocjacyjnego, tak to nazwijmy. Znaczy tą grupę wszyscy chyba nie do końca bym zaznaczyła jako wielką grupę, dlatego że mamy rzeczywiście taką kulturę strategiczną dialogu, którą można by było podzielić geograficznie na Europę Zachodnią, która cały czas ma takie, może nie tyle złudzenia, bo one w dużej mierze prysły, ale cały czas ma poczucie, że może w jakiś sposób traktować Rosję jako partnera, który traktuje, znaczy, który kieruje się logiką ekonomiczną, który kieruje się logiką tego, że przecież można zarabiać również na tym kontaktach handlowych. Natomiast Rosja, która jest na ścieżce wojennej, teraz przyjęła kolejne pakiety ustaw, które mówią o tym, żeby wspierać rosyjską tak zwaną specjalną operację wojskową w Ukrainie i tak naprawdę przestawiła się na tory wojenne, no to my także powinniśmy się przestawić na tory wojenne w traktowaniu Federacji Rosyjskiej. Natomiast tego zupełnie, może nie tyle nie zupełnie, ale rzeczywiście część polityków europejskich, a w szczególności tutaj, no niestety widać wyraźnie po stronie niemieckiej nie ma i cały czas mam wrażenie, że nie ma tej pełnej świadomości, że Rosja zupełnie inaczej postrzega Unię Europejską, zupełnie inaczej, w zupełnie innej kulturze strategicznej postępuje, jeżeli chodzi o ten Zachód. I jak się domyślam, pani profesor, ta sytuacja z Nord Stream 1 wcale nie zmieni tego myślenia na Zachód od Odry, bo jak rozumiem, tak przebiega linia podziału na tych, którzy wierzą i nie wierzą. No tak, rzeczywiście tutaj Polska, Ukraina i państwa bałtyckie mają takie jakby pełną świadomość tego, w jaki sposób Rosja postępuje, w jaki sposób z Rosją również trzeba negocjować albo nie trzeba negocjować, bo teraz jest taki moment, że po prostu Rosja ustępuje tylko w momencie, kiedy przyprze się ją do muru i kiedy postawi się ją pod w momencie, kiedy nie ma możliwości oddziaływania. Natomiast w Europie Zachodniej, która no,
dyktowana jest także tą sytuacją ekonomiczną i takim szantażem ekonomicznym ze strony i energetycznym ze strony Rosji, no to rzeczywiście tutaj ta wola do cały czas składania kolejnych i kolejnych ofert, które są odrzucane, telefony są nieodbierane ze strony Władimira Putina. Jeżeli są odbierane, to są tylko wykorzystywane do tego, żeby pokazać słabość strony zachodniej. No to rzeczywiście cały czas nie ma tego zrozumienia i cały czas. A pani profesor, a nie jest to przypadkiem trochę upokarzające dla kanclerza Niemiec, że tak wygląda, no, tak wyglądają jego możliwości negocjacyjne? To znaczy, moim zdaniem tutaj jest szereg jakby spraw, które wynikają, znaczy w jaki sposób on postępuje. W moim przekonaniu on próbuje to opakować w taką potrzebę wynikającą również z sondaży opinii publicznej, która opinia publiczna w Niemczech jest podzielona. Część Niemców uważa, że cały czas trzeba z Rosją prowadzić ten dialog, który też wynika z takiego przeświadczenia, że Rosja to jest jednak wielki kraj, z którym trzeba będzie się w którymś momencie jednak dogadać, nawet kosztem Ukrainy i nawet kosztem tego, żeby no, tym niemieckim pacyfizmem w jakiś sposób to spróbować okupić. Tak bardzo mylnie rozumianym pacyfizmem po II wojnie światowej i biorąc pod uwagę jeszcze te kwestie, które też dotykają Polaków, czyli związanych z rosnącą inflacją i rosnącymi cenami energii, to rzeczywiście maleje takie poparcie dla reżimu sankcyjnego, a to wszystko biorąc pod uwagę kanclerz Scholz, który ma trochę mniejszą jakby pozycję niż Angela Merkel, kalkuluje w ten sposób, że na koniec dnia trzeba będzie się jednak z tą Rosją porozumieć. No i trudno się też, jakby kolejny jakby element w końcu przyznać do takich strategicznych błędów, które wynikały z błędnych założeń wschodniej polityki Niemiec nastawionych na to uzależnienie energetyczne od strony Rosji. Pani profesor, tymczasem, jak pani już wspominała, Rosja przechodzi w tryb, no, nazwijmy to, bardziej wojenny niż do tej pory, chociaż nie mamy wątpliwości, że to, co dzieje się w Ukrainie, nie jest żadną operacją specjalną, jak to nazywa rosyjska propaganda, tylko jest wojną, ale pani profesor o tym powiedziała. Co oznaczają właściwie te ustawy, te zmiany, to przestawianie gospodarki na tryb wojenny? Co to oznacza dla tego konfliktu? To znaczy, to są próby tak naprawdę wymuszania na przedsiębiorstwach i również pracownikach. To jest oceniane też przez rosyjskich niezależnych ekspertów, że pracownicy będą niewolnikami własnych przedsiębiorstw. Będą na przykład musieli być ściągani, będą mogli być ściągani z wakacji do przymusowej pracy. Będzie można im skrócić wakacje. Będą do tego, że będą musieli po prostu powrócić do pracy i wykonywać swoje zadania właśnie w trybie takim wojennym. Niektóre przedsiębiorstwa nie będą mogły odmówić zakazów, znaczy nie, to już rusyfikuje język polski, czyli nie będą mogły odmówić tego, jeżeli zostaną na przykład jakieś zlecenia im przedstawione ze strony wojska, armii i szereg innych takich rzeczy, które właściwie można powiedzieć, na razie to są oczywiście propozycje Dumy, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, natomiast rzeczywiście widać wyraźnie, że próbuje się przestawić gospodarkę rosyjską na taki tryb bardzo wojenny, a rosyjskich pracowników próbuje się przynajmniej w dużej mierze podporządkować również w trybie takim, żeby musieli pracować zasadniczo także w trybie wojskowym. No i pani profesor, jak na to ci rosyjscy pracownicy odpowiedzą? Bardzo chętnie będą pracować w nocy? Bardzo chętnie będą pracować na zlecenie rządu?
No na pewno nie, to znaczy to na razie jeszcze są jakieś takie przymiarki, jeszcze nie wiadomo jak to będzie do końca wyglądało w poszczególnych przepisach, więc trudno mi się odnieść jeszcze do nastrojów społecznych. Na razie Rosjanie no, dość niechętnie się do tego odnoszą, dlatego że no, wiadomo, że to będzie uderzało w ich czas pracy, w związku z czym no, na pewno nie będą zachwyceni tym nowym trybem, tym bardziej, że to, co na pewno uderzyło w wizerunek Władimira Putina i od 2018 roku od 2018 roku bardzo mocno pogorszyło jego notowania, to właśnie reforma emerytalna, czyli podwyższenie wieku emerytalnego i to widać wyraźnie, że Rosjanie kochają Władimira Putina, ale do pewnych granic i też bardzo mocno obawiają się tego, żeby Władimir Putin nie wprowadził powszechnej mobilizacji, czyli właśnie nie ogłosił tej wojny z Ukrainą, bo to co teraz się odbywa w ramach tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, to dotyczy tylko tak zwanej profesjonalnej armii, czyli tak zwanych kontraktników, czyli osoby, które jakby na zasadzie ochotniczej są powoływani do armii, ale widać wyraźnie, że trwa tak zwana cicha mobilizacja, czyli przymusza się niektórych poborowych do tego, żeby podpisywali te kontrakty, albo no w różny sposób nagabuje się do tego, żeby jednak na 3 miesiące przynajmniej Rosjanie pojechali, Rosjanie bądź inne, w innych republikach te są różnego rodzaju zachęty do tego, żeby wyjechali na front przynajmniej na 3 miesiące. Zwykle są to pewnie zachęty finansowe, ale pani profesor, a zwykli Rosjanie jakoś czują już ten tryb wojenny? Znaczy, no bo oczywiście chodzą do sklepu i widzą, że zamiast zachodnik marek mają jakieś zamienniki o bardzo podobnej nazwie albo sieć fast foodów popularna się zamknęła i brakuje ziemniaków, świeżych bułek, no ale w zasadzie można jakoś funkcjonować. Pytanie, czy faktycznie normalnie funkcjonują, czy czują, że jednak to jest wojna? To znaczy, to zależy od regionu i to zależy od miejscowości. W dużych miastach no, na pewno wzrosły ceny, dotyka również Rosję inflacja, wzrastająca inflacja. W dużych zakładach, które zostały wycofane, zachodnie zostały biznesy, również przecież opuściły, duże firmy opuściły rosyjski rynek, więc te duże firmy jeszcze przez jakiś czas wypłacały Rosjanom pensje, więc przez jakiś czas, jeszcze przez kilka miesięcy są, że tak powiem, w trybie zamrożonym i dostają pensje, chociażby IKEA na przykład, ale Rosjanie widać wyraźnie, że wisi nad Rosją również groźba bezrobocia i rosyjskie zakłady takie państwowe bądź prywatne, ale takie większe zaczynają przechodzić w tryb, nie wiem, 3/4 zatrudnienia, takich okresów przejściowych, więc widać wyraźnie, że rosyjska gospodarka zaczyna mieć groźbę takiego uderzenia sankcyjnego, większego już tak na koniec tego lata. To co, tak jak powiedziałam, sektory, w których widać wyraźnie, że zaczyna te sankcje uderzać bardzo mocno, to jest sektor motoryzacyjny, w którym ilość tych samochodów dostępnych spadła na łeb rzeczywiście bardzo mocno i tutaj Rosjanie będą szukać tych rynków, skąd pozyskiwać, na pewno z Azji bądź z Chin, natomiast... No, czy uda się zastąpić rynki europejskie i produkty europejskie, to się właśnie okaże. Pani profesor, to ostatni wątek. No bo pamiętam, jak wielu komentatorów z zagranicy mówiło, że to jest wojna Władimira Putina, a nie jest to wojna Rosjan. Też tak sami Rosjanie często mówili, chcąc się ochronić przed tymi sankcjami. Ma pani cały czas takie wrażenie, jak spojrzę na rosyjski internet i to, co się wydarzyło po ataku na Winnicę i po śmierci 4-latki imieniem Liza, gdzie rosyjskie komentarze, no, pełne zadowolenia i w zasadzie powiem to wprost, bardzo paskudne, to nie mam wrażenia, że to jest wojna Władimira Putina, tylko to jest trochę wojna Rosjan. Niestety. Znaczy ja od samego początku mówię, że to nie jest wojna Władimira Putina, tylko to jest wojna Rosjan i on rzeczywiście, to trzeba przyznać Władimirowi Putinowi, że zna dobrze swoje społeczeństwo i wyczuwa dobrze nastroje społeczne, bo w większości
w rosyjskim społeczeństwie ta tak zwana specjalna operacja wojskowa zyskuje poparcie, bo Rosja jest przedstawiana jako ta, która odzyskuje swoją pozycję międzynarodową i odzyskuje, wstaje z kolan i pokazuje całemu światu, na co ją stać. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że w rosyjskiej telewizji ta operacja jest przedstawiana zupełnie inaczej. Oczywiście te ataki bądź śmierć tej dziewczynki nie jest zupełnie przedstawiana, nie jest pokazywana Rosjanom. Ale no, oczywiście część Rosjan nie zobaczy tego, ale z drugiej strony ci, którzy zobaczyli, czyli wyrażają radość w sieci i to budzi moje daleko idące zaskoczenie i oburzenie. Tak, ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że nadal w przestrzeni rosyjskiej działa YouTube i Rosjanie, którzy chcieliby dogrzebać się prawdy, nadal mają taką możliwość. Mimo blokad, mimo cenzury wojennej, mimo wyjechania niezależnych dziennikarzy, mimo wsadzania do więzień, do kolonii karnych, niezależnych osób i tych, którzy też protestują, bo też trzeba przyznać, że są też tacy, którzy protestują przeciwko wojnie i są represjonowani. Niemniej jednak w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej można doskrobać się informacji o tym, co dzieje się w Ukrainie. Niemniej jednak Rosjanie mają taki bardzo silny efekt wyparcia swojej winy, tego, co dzieje się w Ukrainie, niestety. No i jest pytaniem, czy sięgną i będą szukać tej prawdy, ale to już pytanie bez odpowiedzi. Profesor Agnieszka Legucka, pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia.